Serdecznie witam o poranku w kolejnym aceranku. A dzisiaj myślę, że podniesiemy ważną sprawę. Lubię ten temat, lubię o tym mówić, a najbardziej lubię czytać w tym temacie Słowo Boże. I właśnie zaczynamy od Słowa Bożego. List do Galacjan, rozdział 3, od wersu 19. Będziemy czytali aż po wers 29, ale z przerwami. Zaczynamy. Czymże więc jest zakon? Został on dodany z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica. A został on dany przez aniołów do rąk pośrednika. Pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego, a Bóg jest jeden. Czymże jest zakon? Zakon był wyrazem przymierza narodu wybranego z Bogiem, czyli Izraela z Bogiem. Dlaczego został nadany? Z prostej przyczyny. Ponieważ ludzie pogrążali się w grzechu. Bóg w swojej łaskawości i mądrości ze wszystkich narodów wybrał sobie jeden naród. Ma prawo. Ma prawo wybrać kogo chce, kiedy chce, jak chce. Wybrał sobie naród. De facto wybrał sobie naród, który jeszcze nie istniał tak naprawdę, ponieważ wybrał go sobie w osobie Abrahama, a przecież Abraham jest dopiero protoplastą tego narodu. No, przymierze oczywiście zostało zawarte już z istniejącym narodem i złożone zostało do rąk pośrednika. W tym czasie pośrednikiem był Mojżesz. To na ręce Mojżesza zostało złożone prawo. I uwaga, ale nie ma pośrednika tam, gdzie chodzi o jednego, a Bóg jest jeden. Czyli czas pośrednika skończył się wtedy, kiedy sam Bóg wkroczył pomiędzy ludzi. Nie ma już od tego czasu żadnych pośredników. Jedynym pośrednikiem jest Bóg, Jezus Chrystus. Czy więc zakon jest przeciw obietnicom Bożym? To jest ważne pytanie. Czy z jednej strony mamy zakon, a z drugiej strony mamy Boże obietnice? Czy jest jakiś konflikt pomiędzy zakonem a Bożymi obietnicami? Biblia mówi bynajmniej. Nie. Gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywić, usprawiedliwienie byłoby istotnie z zakonu. Zakon był czasowy. Zakon był czasowy. Zakon nie mógł nikogo ożywić, nie mógł nikogo przyprowadzić do życia duchowego. Nie było to w ogóle zresztą w najmniejszym stopniu zadaniem zakonu. Dlatego pomiędzy zakonem a Bożymi obietnicami nie ma żadnego konfliktu, ponieważ to są dwie różne rzeczywistości. Zanim pojawiła się łaska, był zakon. Łaska nie jest przeciwko zakonowi, a zakon nie jest przeciwko łasce. Można powiedzieć, że łaska jest dopełnieniem zakonu. Jest następstwem zakonu, który zakończył swój byt. Aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy w Jezusa uwierzą. Nie na podstawie uczynków zakonu, nie na podstawie religii, chociaż można powiedzieć, że ta religia była najszlachetniejszą ze wszystkich, ale na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa. Tak więc zanim przyszła wiara, a więc zanim przyszła ta możliwość, aby poznać Jezusa, aby ukorzyć się przed Nim, aby usłyszeć Ewangelię i uwierzyć tej Ewangelii, wspólnie byliśmy zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. Drodzy bracia i siostry, to jest niezwykle ważne. Dopóki nie objawił się Jezus Chrystus, dopóty zakon
bezwzględnie trzymał nas w zamknięciu i pod strażą, mówiąc wyraźnie: tego ci nie wolno, tego ci nie wolno, tego ci nie wolno, to jest nakazane, to jest nakazane, to jest nakazane. I do tego jeszcze zakon miał wobec przestępców sankcje. Przekroczyłeś Boże prawo, zostajesz osądzony, a wyrokiem jest śmierć. Duchowa śmierć. Dlatego kiedy przyszedł Jezus, to w Mateusza w 4 rozdziale czytamy, że ludzie byli w cieniu śmierci. Tak, ludzie byli pod śmiercią. Zakon ich wszystkich zabił. Bo zakon nie prowadzi nikogo do życia, ale zabija ludzi. Zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. To co ważne, zakon nie tylko pełnił funkcję strażnika, nie tylko nas sądził, nie tylko skazywał nas na śmierć, ale zakon również był troskliwym naszym opiekunem i przewodnikiem, prowadząc nas wprost do Chrystusa. Ponieważ każdy, kto czyta Ewangelię, rozumie, oczywiście czyta ją przez Chrystusa, przez pryzmat Chrystusa, rozumie, że zakon nieustannie mówił o Chrystusie. Wszystko, co zostało napisane w zakonie, w Starym Przymierzu, jak my mówimy w Starym Testamencie, wszystko wskazuje na Chrystusa, zapowiada Chrystusa, opisuje Chrystusa, wskazuje na Chrystusa. Cały Stary Testament jest pełen obecności Jezusa Chrystusa i to było głównym zadaniem Bożego prawa, Bożego zakonu, odprowadzić ludzi do Chrystusa. Ktoś powie, no to jak byli zbawiani ludzie Starego Przymierza? Przez wiarę. Oni wierzyli Bogu, świadomi tego, że wykonywanie jakichkolwiek uczynków zakonu nie prowadzi do zbawienia, nie ratuje ich przed śmiercią wieczną, ale rozumieli, bo o tym też zakon mówi przecież, że przez wiarę Bogu człowiek jest usprawiedliwiony. A wiara Bogu oznaczała, że ci ludzie wykonywali zakon ze pełną świadomością, że nie są w stanie go wykonać w sposób doskonały. Dlatego rozumieli, widzieli, że jest droga wiary i niektórzy tą drogą wiary poszli. Gdy przyszła już wiara, dalej czytamy, nie jesteśmy pod opieką przewodnika, czyli nie jesteśmy pod opieką zakonu. Zakon nic do nas nie ma. Nic, a nic do nas nie ma. List do Hebrajczyków, już to otwieram, w rozdziale 7 mówi tak. A przeto poprzednie przykazanie, czyli stary zakon, zostaje usunięte z powodu jego słabości i nieużyteczności, gdyż zakon nie przywiódł niczego do doskonałości. Z drugiej zaś strony zbudzano zostaje lepsza nadzieja, przez którą zbliżamy się do Boga, czyli Jezus Chrystus. On jest naszą nadzieją. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Żebyśmy się dobrze rozumieli, żebyśmy dobrze rozumieli Słowo Boże, bo właściwie to chciałem powiedzieć. Nie wszyscy ludzie są dziećmi Bożymi. Ja wiem, że czasami niektórzy używają takich dziwacznych określeń i to zarówno księża katoliccy, jak też i pastorzy protestanccy, ale jedni i drudzy albo kłamią, albo głupoty opowiadają. Trudno mi w to uwierzyć, że nie rozumieją, no ale przyjmuję, że też są w stanie niektórzy głupoty opowiadać. Tylko ludzie wierzący Jezusowi Chrystusowi są dziećmi Bożymi. Tylko. Wszyscy inni idą na wieczne potępienie. Wszyscy. Wszyscy, nawet najlepsi ludzie, którzy nie uwierzą w Jezusa Chrystusa, nie uwierzą Jezusowi Chrystusowi, idą na wieczne potępienie. Nie ma od tego odwrotu. Tylko wiara w Jezusa Chrystusa, tylko wiara
słowu, które Jezus wypowiedział, jest w stanie uratować ludzi od wiecznego potępienia, ponieważ oni pokutują, wyznają swoje grzechy, przyjmują chrzest, wreszcie rodzą się na nowo i napełnieni są Duchem Świętym, a wtedy należą tylko i wyłącznie do Jezusa i nic nie może go, takich ludzi, wyrwać z ręki Jezusa Chrystusa. Samo wyznanie grzechów i chrzest niczego tak naprawdę nie zmieniają w życiu człowieka. Niczego. Musimy mieć tego świadomość. Musisz narodzić się na nowo, aby mieć nową naturę, aby Jezus w tobie zamieszkał, abyś był pełen Ducha Świętego, czyli stał się świątynią Ducha Świętego, wtedy należysz do Jezusa Chrystusa. Ale wiecie co? Taki człowiek żyje zupełnie innym życiem. Dlatego zawsze ze smutkiem patrzę i słucham ludzi, którzy mówią, my mamy nieutracalne zbawienie, a zachowują się jak ostatnie chamy, za przeproszeniem, i żyją tak jak ludzie spod budki z piwem. Ci ludzie kłamią. Nie słuchajcie ich. Oni nie wiedzą, co mówią, albo są sługami diabła i świadomie okłamują ludzi, bo i taka możliwość istnieje. Wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie Jezusie ochrzczeni, czyli zanurzeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Przyoblekliście się w Chrystusa. Jeśli jesteś zanurzony w Chrystusie, no to Chrystus otacza cię. Jesteś w Nim. Jesteś w Nim. No i któż cię wyrwie z ręki Jezusa? Nikt. W tym dziele nie ma ani Żyda, ani Greka. Nie ma ani niewolnika, ani wolnego. Nie ma mężczyzny, ani kobiety. W kwestii zbawienia wszyscy są równi i wszyscy są jedno. Albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Na koniec was zapytam. Ludzie, bracia i siostry, czy rozumiecie, co znaczy być dziedzicem? Jeśli nie, to wam wyjaśnię. Dziedzic to ktoś, kto po śmierci właściciela dysponuje jego majątkiem. Jezus Chrystus umarł na krzyżu i my po jego śmierci, dzięki jego zasługom, dysponujemy jego majątkiem, o ile oczywiście uwierzyliśmy mu i nawróciliśmy się i narodziliśmy się na nowo. Czy dziedzic to taka biedaczyna, która nic nie ma? Nie. Dlaczego więc tak wielu chrześcijan, przynajmniej w Polsce, ale wiem, że nie tylko, zachowuje się tak, jakby byli żebrakami, zachowuje się tak, jakby trzeba się było wszystkiego bać, zachowuje się tak, jakby trzeba było od życia wyrywać wszystko, co się da? Gdzie tu jest ta pozycja dziedzica? Jesteś dziedzicem Królestwa Bożego, nie byle kim. O ile nawróciłeś się, ochrzciłeś, narodziłeś się na nowo. Bo jeśli się nawróciłeś i ochrzciłeś, to nie jesteś jeszcze dziedzicem Królestwa. I jeszcze niestety możesz się odwrócić. O czym mówili do Hebrajczyków, rozdział 6, na przykład, bo jest wiele innych takich fragmentów. Życzę błogosławionego dnia i prawdziwego bogactwa w Jezusie Chrystusie we wszelkich dziedzinach życia. Co nie oznacza od razu, że będziesz miał dużo pieniędzy, ale na pewno niektórzy będą je mieli, po to, żeby się dzielić z tymi, którzy będą mieli mniej, ale wszyscy będziemy bogaci duchowo. I nawet nie będziesz zwracał uwagi na to, czy masz mało, czy dużo pieniędzy, bo to będzie drugorzędna sprawa. Amen.